Tego dnia obudził mnie dziwny dźwięk. Ktoś wyraźnie stukał w szybę mojego okna. Otwarłam oczy i zaraz zamknęłam je z powrotem. A pomyślałam, że to złudzenie, to nie może być prawda. Ale otworzyłam ponownie i zobaczyłam ten sam obrazek. Podeszłam bliżej do okna, to nie było złudzenie. Wtedy zobaczyłam jej twarz. Była piękna. Miała brązowe oczy ze złotymi, świetlistymi ognikami, migającymi filuternie, pełne usta, roześmiane od ucha do ucha i zadarty nosek, a wokół niego kilka uroczych piegów, które nadawały jej zabawny wygląd. Pani uśmiechnęła się do mnie, więc zrozumiałam, że to prawda, że to nie złudzenie. Kiwnęła na mnie ręką, zachęcającym gestem, więc co było robić? Szybko ubrałam się, zabrałam psy i wyszłam z domu. A ona już tam czekała. Miała piękną suknię, dopiero wtedy mogłam ją zobaczyć w pełnej okazałości. Suknia była brązowa, sprawiająca wrażenie przytulności, z cieplutkiego materiału, tak jak aksamit. Kiedyś lubiłam w dzieciństwie sukienki z aksamitu, z białym kołnierzykiem. A jej była brązowa. W talii przetkana złotymi nitkami, a na dole motyw z czerwonych liści ozdabiał ją. Ale najdziwniejsze, pani miała buty. Buty były z zielonego mchu. Tak chyba to był mech. I ozdobione dwoma kasztanami każdy. Nigdy czegoś takiego nie widziałam. Pani kiwnęła na mnie ręką zachęcająco, abym za nią poszła. Zbliżałyśmy się do lasu. I nagle pani odezwała się. Powiedziała, nie lubią mnie. Mają pretensje, że wyganiam na drugi koniec świata moją młodszą siostrę. Ach. Mówią, że kiedy przychodzę, muszą zakładać ciepłe czapki, rękawiczki, grube skarpety, szaliki, ciepłe kurtki, zabierać z domu parasol i najchętniej lubią zostawać w domu przykryci kocem i piją litry herbaty. Nie lubią mnie. Twarz pięknej pani pokryła się smutkiem i w tym momencie słońce schowało się za chmury i zrobiło się bardzo ponuro. Świat zrobił się ciemny i smutny. Szłyśmy dalej bez słowa. Pani nie odzywała się. A ja szłam za nią. Weszłyśmy do lasu. Był piękny. Był piękny. W większości pokryty już liśćmi brzózek. Bo brzózki żyją krótko i intensywnie. Brzozy kochają życie. I tańczą całe lato. W rytm melodii gwizdanej przez letnie zefirki. Żyją jak żyją. Szybko zrzucają więc zielone sukienki, nie czekają na swoich braci. Dęby, buki, jesiony, klony. Nie. Brzozy płacą wczesną jesienią cenę za swoje szybkie, ale piękne życie. Idą spać do przyszłej wiosny. Zatrzymałyśmy się na polance. I pani podała mi, ale najpierw wyjęła z kieszeni, przepasnej kieszeni swojej sukni, wyjęła dwie palety z farbami i dwa pędzle. Jeden z nich mi podała bez słowa. Wiedziałam, co mam robić. Pracowałyśmy cały dzień, a wieczorem
spojrzałyśmy na efekt swojej pracy. Byłyśmy bardzo zadowolone. Wszystko mieniło się kolorami tak pięknymi, że nie wierzyłam własnym oczom, że ja mogłam coś takiego zrobić, że tak mogłam pomalować. Wszystkie drzewa pomalowałyśmy. Buki na żółto, klony na pomarańczowo, jesiony na czerwono, ale najpiękniej wyglądały dęby. Dęby były złote. Oczywiście, że złote, bo przecież to królowie lasu. Pani uśmiechnęła się do mnie ostatni raz, popatrzyła jeszcze raz mi głęboko w oczy, a mi zrobiło się tak ciepło, tak przytulnie. I zrozumiałam, że pokochałam ją tego dnia. Piękna pani zakręciła jeszcze raz się wokół swojej osi. Zamieniła jeszcze raz się wieloma kolorami tęczy i odeszła. Nie odmawiaj jej, kiedy przyjdzie do ciebie, kiedy zapuka do twojego okna i zaprosi cię na wycieczkę, zaprosi cię na spacer. Pomóż jej w jej pracy. Kiedy przyjdzie do ciebie trzecia siostra, pani Jesień.